W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 we wtorek 9 lutego odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej hali sportowej. Prace prowadzone były od sierpnia do końca grudnia ubiegłego roku. Inwestycja została sfinansowana ze środków powiatu tomaszowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jej koszt to ponad 1 000 000 zł. Został przeprowadzony generalny remont, jeśli chodzi o tę halę, która od 30 lat nie była w ogóle remontowana. I to tak, jakby ta hala dla nas, dla uczniów naszej szkoły powstała na nowo. Uczniowie są bardzo zadowoleni, mają nowe zaplecze sanitarne, przepiękną halę, trybunę oraz balkon. Hala została również wyposażona w nowy sprzęt sportowy. W uroczystości otwarcia hali wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sportu, Kuratorium Oświaty, władz województwa, powiatu i miasta, radnych, a także służb mundurowych. Po symbolicznym przecięciu wstęgi poświęcenie obiektu dokonał ksiądz biskup Ireneusz Pękalski. Gośćmi szczególnej rangi byli tomaszowscy olimpijczycy, mistrzyni świata w maratonie Wanda Panfil, bokser Jan Szczepański, a także panczyniści Stanisława Pietruszczak-Wąchała i Jaromir Radke. Po części oficjalnej młodzież przedstawiła program sportowo-artystyczny, który zachwycił publiczność. Własnym i całej społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 chciałbym bardzo serdecznie podziękować osobom zaangażowanym w modernizację naszej hali, a przede wszystkim panu starości Mirosławowi Kuklińskiemu i całemu zarządowi powiatu tomaszowskiego, radnym powiatu tomaszowskiego na czele z panem Piotrem Majchrowskim, Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz osobom bezpośrednio zaangażowanym w modernizację, Wydziałowi Inwestycji i Zamówień Publicznych na czele z panem naczelnikiem Jarosławem Wojtkiewiczem, no i nieocenioną panią inspektor Anną Lubicką, która zawsze służyła swoją radą i pomocą. Rok 1982, 29 listopada. Pierwsze otwarcie tej hali. Tą halę zbudowała młodzież szkoły budowlanej w Tomaszowie, którą zlikwidowano. W tym dniu młodzież szkoły budowlanej na czele z swoim dyrektorem oddała klucze byłemu dyrektorowi Dorociakowi i młodzieży tej szkoły. Tak jak wspomniano, później tu w tej sali odbył się turniej Pucharu Polski w piłkę siatkową, którą żeśmy się emocjonowali ostatnie 3 dni. Wtedy na tej hali wśród zespołów było 5 uczestników, absolwentów, byłych mechanika, którzy grali w zespołach. Miło jest dzisiaj gościć wśród dzisiejszych gości, wychowanków tej szkoły,